ratuje moja siostra z Irlandii. Przecież ona jest creepy! Wszystko słyszałam. Dzieci, jesteście tu? Idźcie i znajdźcie mi dziko rosnącą dynię. Co, mamy iść do ciemnego lasu w nocy? Będzie szybciej, jak się rozdzielimy. Wiktor, jesteście tu? Tata, mówię ci, ciotka Ula jest. Kim jestem? To ja uciekam. Hejka ludziska, co tam u was słychać? Ja do połowy listopada będę miała lekcje zdalne, a wy? A dziś zapraszam was na mój nowy creepy odcinek. Wreszcie cię mogę ułożyć w zameczku. Skończyłam! Już tyle zbudowałaś? Mogę teraz ja? Wikuś, a posprzątałeś już w swoim pokoju? Jeszcze nie. Oj, to proszę najpierw wysprzątać swój pokój. Ale Sara już kończy. No bo Sara już wysprzątała swój pokój, prawda? Tak, już posprzątałam. Tato, pomożesz mi sprzątać? A? Nie mogę, jestem teraz zajęty. Sam nie będę sprzątać. A narysowałeś już jakiś świąteczny wzór do mojego sklepu, jak obiecałeś? Zaraz, kochanie, jak tylko przejdę ten lewy. To może chociaż posprzątasz po waszej zabawie. Tak, później. Ach. Coś cię chyba dzisiaj chłopaki nie słuchają. Znam kogoś, kto postawi ich do pionu. Czułka, a ty gdzie idziesz? Umówiłam się z koleżankami na weekend, idziemy do spa i zrobimy sobie babski weekend. Zostawiasz nas z tatą samych? Oj, nie zupełnie. Dzisiaj przylatuje moja siostra z Irlandii. Ugości ją w moim imieniu. Co, ciotka Urszula? Przecież ona jest creepy. Gorzej niż creepy, ona jest przerażająca. Oj, Andrzej, przestań, nie mów tak o mojej siostrze. Nie, o której ona przyjeżdża? Już jestem, kochani. Siostrzyczko, kochana, jak cieszę się, że jesteś. Oj, niestety na dzisiaj jestem od dawna umówiona z koleżankami, ale Andrzej z dzieciakami są zachwyceni, że mogą z tobą spędzić czas. O nie. Myślę, że będziemy świetnie się bawić. A ja dołączę do was jutro, pa! Moja siostra, daj mi popalić. No dobra, ciociu, jesteś głodna? Chcesz coś do jedzenia? Dziękuję, nie jestem głodna, jadłam w samolocie. A może chcesz coś do picia? Nie, pijam tylko mój soczek pomidorowy. Od razu lepiej. No dobra, szwagierka, teraz goście. Moja rodzina nie jest aż tak creepy. No właśnie, ciocia, poczuj się jak u siebie w domu. Chciałabym, ale w moim domu nigdy nie ma takiego bałaganu. No właśnie, chłopaki mieli wziąć się za sprzątanie. No tylko złamała nam się miotła. Nie szkodzi, przywiozłam swoją. Przyjechałaś tutaj z miotłą? Zawsze mam przy sobie miotło, a teraz marsz do pokoju sprzątać, a ja się rozpakuję. Dobrze, ciociu. Chodź, ciocia, pokażę ci strych. Jak ci się podoba, ciociu? Istny koszmar. Dziecko, jak ty jesteś ubrana? Chodzisz w jakichś łachmanach, masz dziurawe spodnie? Dziewczynka w twoim wieku powinna być schludna i zadbana. To taka moda. Lepiej sprawdźmy w twojej szafie, może masz jakieś eleganckie ciuchy? O nie, moja szafa. Ciociu, zaczekaj. Nie, ciociu. Toż to skandal, masz tu natychmiast posprzątać. Nie chcesz chyba zasmucić cioci? Tak, ciociu, zaraz się przebiorę i posprzątam. Byle szybko. I co, przyznacie, że moja ciocia jest trochę creepy? Zostawcie dużo łapek w górę, żeby się odrobinkę rozchmurzyła. No klikajcie te łapki. Pora się rozlokować. Wiktor, co się stało? Wiktorek wystraszył się mojej laleczki. Ciociu, ale co ty zrobiłaś z tym pokojem?
No wiesz, zbliża się Halloween. U nas w Finlandii hucznie go obchodzimy. Wiesz co, w Polsce niektórzy na to krzywo patrzą. Aha! Jak to, nie obchodzicie Halloween? Nie lubicie cukierków? Ja lubię cukierki, już nawet wszystkie zjadłem. Nie no, Halloween bez cukierków to się nie godzi. Lecz szybko do sklepu po cukierki i jedynie pokażę wam, jak świętujemy w Irlandii. Tato, nie, nie zostawię nas z nią samych. Oj, poradzicie sobie. Postaram się zbyt szybko nie wracać. Ja już posprzątałem, to idę budować Lego. No to zostałyśmy same. Pomożesz mi udekorować dom. Dobrze, kochana, tu masz różne dekoracje, upiększ wasz dom, a ja posprawdzam, czy na pewno wszędzie dobrze wysprzątaliście. Dobrze, dzieciu. Co oni kombinują? Kazała nam sprzątać i sama robi bałagan. Wszystko słyszałam, to są dekoracje. Wybacz, ubrudziłam się moim soczkiem. Czy to może stać tu, ciociu? Pięknie, jestem z ciebie dumna, Saro. Jestem zmęczona po podróży, muszę się położyć. Jak tata wróci, razem powycinamy dynię. Okej, ciociu. Widziałeś jej zęby? No i ona jest taka blada. Nie chcę cię straszyć, ale podejrzewam, że nasza ciocia jest wampirem. No co ty? Poważnie, jeśli wy się ze mną zgadzacie, zostawcie właśnie teraz łapkę w górę. To co my teraz robimy? Ciocia poszła spać, zrobię jej naszyjnik z czosnku i zobaczymy, jak zareaguje. Okej. Dobrze, że mamy czosnek. Gdy jestem zmęczona, nie jestem sobą. Dobra, lecimy. Okej, śpi. Bądź ostrożna. To ja uciekam. Co to, czosnek? Cała śmierdzę. Masz rację, ciocia jest wampirem. Albo po prostu nie lubi czosnku. Musimy się upewnić. Wampiry nie mają odbicia w lustrze, więc musimy... Gdzie jest lustro? Nie wiem, przed chwilą to było, znikło. Dzieci, jesteście tu? Chodź, weźmiemy lustro z wiatrołapu. Dzieci? Co to jest? Nie wiem, ale tu wcześniej też było lustro. Co tu się dzieje? Co to za krzyki? Niech ktoś mi wyjaśni, co naszyjnik z cząstku robił na mojej szyi. My o wszystkim wiemy. Co takiego wiecie? Wiem, że jesteś. Gdzie jest ciocia? Nie wiem, przed chwilą tu była. Tata? O, sorki, dzieciaki, że was wystraszyłem, ale korki strzeliły, gdy próbowałem podłączyć te lampki. Ale nas przelaziłeś. Słuchaj, musimy ci coś powiedzieć. Ciotka Urszula chyba jest wampirem. Że co? No naprawdę. Wiemy, że nie znosi czosnku, w domu poznikały lustra i jest taka blada. Oj, dom bez przesady. Rzadko kto lubi zapach czosnku. Ciotka nigdy nie lubiła luster, bo ma kompleksy, a jest blada, bo mieszka w Finlandii, a tam prawie nie ma słońca. Zaczekaj! Nie no, tata, mówię ci, ciotka Ula jest... Kim jestem? A, nieważne, dzieciaki ubzdurały sobie, że jesteś... Bardzo ładna. Och, to urocze, dziękuję. Czemu cię tak długo nie było? Mam cukierki. A dynie? A dyni już nie było, wszystko wykupili. O nie, 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 tak nie może być. Halloween bez dyni to jak święta bez gwiazdki. No a co ja zrobię? Mamy szczęście, że mieszkacie blisko lasu. Idźcie i znajdźcie mi dziko rosnącą dynię. Że co, mamy iść do ciemnego lasu w nocy i szukać dzikich dyni? Chyba nie chcecie zasmucić cioci. Nie, 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 już idziemy. Ubierzmy się ciepło, dzieciaki.
I tak oto nocą znaleźliśmy się w ciemnym lesie. Obyśmy znaleźli tą dynię. Tata, mówię ci, z tą ciotką jest coś nie tak. Ona chyba naprawdę jest wampirem. Ale przestańcie, wasza ciotka nie jest żadnym wampirem, po prostu jest ekscentryczna. Nigdzie nie ma dyni. Wydaje mi się, że chodzimy w kółko. Macie rację, będzie szybciej, jak się rozdzielimy. Tata, nie zostawi jej na stół. Widziałeś, zostawił na... Wiktorku, gdzie jesteś? Tylko nie to! Wiktor, tata, jesteście tu? Halo? Halo, tatu, jesteś tu? Dynie, dynie, są tu jakieś dynie? Halo, dynki! Gdzie jesteście? No pokażcie się! Tato? Staruś, masz jakąś dynię? Tata, ale mnie wystraszyłeś. Jak mogłeś zostawić mnie samą? Nie no, nie zostawiłem cię samej, tylko z Wiktorkiem. Zaraz, nie ma go z tobą? Nie no, był z tobą, prawda? Dynię! Znalazłem dynię! Wiktor, naprawdę? Aha! Super! Mam nadzieję, że ciocia będzie zadowolona z tej dyni. Ciociu, mamy dynię! Ciociu! Macie dynię? Tak, może być? Jest idealna. Kroimy? Ja pokroję! Wasz tato zawsze psuje wam zabawę? Tato, tylko bądź ostrożny. Spokojnie, to nie pierwszy raz. Słuchajcie, tutaj coś jest. Lego Harry Potter, ale jak? Jak wam się podoba niespodzianka halloweenowa? Bardzo! Ciociu, skąd wiedziałaś, że tutaj będą klocki Harry'ego Pottera? O, byliście dzisiaj tacy grzeczni, pięknie wysprzątaliście dom. Zasłużyliście na mały prezent. Nie taki mały, to duży zestaw. Zobacz, Wiktor, ciocia ma lusterko. Ciocia, masz odbicie w lustrze? Oczywiście, każdy ma odbicie. To co, budujemy? Jasne! Zobacz, Wikuś, tu są dwa domki do zbudowania. Super, ja zbuduję jeden, a ty drugi. Nie ma sprawy. Zobaczę, może jest tu coś jeszcze. Bawcie się dobrze, ja się położę spać. Podróż samolotem naprawdę mnie wykończyła. Ciotka nie jest taka zła, co? Ale nam to szybko idzie. Dajcie znać w społeczności, czy wy też lubicie budować z Lego. Sera, a dlaczego tu nikt nie wszedł po cukierki? Bo Halloween jest dopiero jutro. Ciotka zawsze urządza dom z małym wyprzedzeniem. I gotowy! Nasz mały Hogwart zbudowany. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i subki i napiszcie w społeczności, czy też lubicie Halloween. Pa! I dajcie milion łapek w górę.